Zamki i pałace Europy. Wartburg. Stojący w sercu Niemiec zamek Wartburg był schronieniem buntowników, marzycieli, a nawet świętych. Budowla stoi na szczycie skały, z której roztacza się wspaniały widok na przepiękne tereny łowieckie Saksonii. Chociaż mury fortecy mają ponad 3 metry grubości, Wartburg nigdy nie doświadczył oblężenia. Zyskał jednak sławę na polu myśli teologicznej. Średniowieczna feudalna Europa była podzielona na mnóstwo maleńkich państewek i księstw. Największe wpływy miał Kościół rzymski. Szlachta walczyła między sobą o tytuły, o ziemię i przywileje. Ziemianin imieniem Ludwig zamordował pewnego hrabiego. Chcąc uniknąć egzekucji, wyskoczył z okna swej celi wprost do bystrej rzeki. Przeżył. Od tamtej pory nazywany jest Ludwigiem Skoczkiem. Podczas polowania na jelenie w okolicy wioski Eisenach natknął się wraz z towarzyszami na stromą skałę na skraju lasu. Widok zaparł mu dech w piersiach. Krzyknął: czekajcie, ta góra stanie się mą fortecą. Nazwa Wartburg znaczy po niemiecku góra czekania. Każda cegła i każdy gwóźdź musiały zostać przetransportowane na jej szczyt na grzbietach osłów. To samo tyczyło się wody pochodzącej z rzeki, która płynęła u podnóża skały. Brak bezpośredniego dostępu do wody to wielka wada tej fortecy. Na szczęście Wartburg nigdy nie był oblegany. Klęska głodu zapewniła Ludwigowi wystarczającą ilość budowniczych. Pracujący za chleb miejscowi chłopi postawili lwią część murów tej fortecy. Do zamku można dostać się jedynie przez most zwodzony, znajdujący się na północnym krańcu budowli. Ogród okalający zamek jest podzielony na dwie części wzdłuż osi północ-południe. Bramy strzegli rycerze, którzy mieli także oko na więzienie stojące nieopodal wejścia. W południowej, najlepiej strzeżonej części znajdowały się główne budynki. Pod koniec XIII wieku imponująca cytadela Ludwiga przyciągała wielu możnych i artystów. Za chwilę powrócimy do programu Zamki i Pałace Europy. Romańska sala główna zamku Wartburg tętniła życiem. Potomkowie Ludwiga znani byli z hucznego świętowania i wystawnych biesiad, które odbywały się w sali koncertowej. Wędrowni poeci i muzycy bawili się z możnymi Europy. The
Najpopularniejszą rozrywką były konkursy śpiewaków, w których rywalizowali minstrelowie. Richard Wagner uwiecznił ten rodzaj rozrywki w operze Tannhäuser. W roku 1206 Herman I urządził w Wartburgu konkurs, który przeszedł do legendy jako wojna minstreli. Atmosfera była niezwykle gorąca i postanowiono, że przegrany straci życie. Los chciał, że okazał się nim miejscowy szlachcic, który po usłyszeniu werdyktu zaczął błagać o litość. Zażądał opinii sławnego poety mistyka Klingsgora. Klingsgor przyjechał do Wartburga i uratował mu życie. Brodaty wizjoner przepowiedział także, że jego śladem przybędzie do Wartburga dziewczyna, która będzie czyniła cuda. Tego samego roku królowa Węgier urodziła córkę, która w wieku 14 lat zwróciła na siebie uwagę nowego władcy Wartburga, Ludwiga IV. Wkrótce pojął ją za żonę. Młodziutka małżonka Ludwiga bardzo różniła się od innych kobiet na dworze. Była skromna, pobożna, troszczyła się o najbiedniejszych. U podnóża zamku kazała zbudować przytułek. Kiedy rozeszła się plotka, że aby pomóc biednym, jest gotowa sprzedać zamek, Ludwik zakazał jej dalszej działalności. Elżbieta jednak wciąż wykradała jedzenie dla głodujących. Legenda głosi, że pewnego razu została przyłapana przez męża. Pod suknią ukrywała bochenki chleba. Kiedy Ludwik zdarł z niej pelerynę, chleb zamienił się w róże. W wieku 21 lat Elżbieta ślubowała ubóstwo i ostatnie 3 lata życia spędziła w malutkiej celi. Zaledwie 4 lata po śmierci została beatyfikowana przez papieża Grzegorza IX. Jej komnata wciąż emanuje dobrocią świętej. Krótkie życie Elżbiety zmieniło zamek Wartburg, niegdysiejszą świątynię chciwości, w prawdziwe sanktuarium. W XVI wieku panowanie potomków Ludwiga skończyło się i zamek popadł w ruinę. Okres zaniedbania przygotował Wartburg do najsłynniejszego rozdziału jego historii. Ponieważ zamek stał na odludziu, doskonale nadawał się na kryjówkę najbardziej poszukiwanego człowieka Europy, Marcina Lutra. 31 października 1517 roku ten augustianin przybił do drzwi katedry w Wittenberdze swoje słynne 95 tez. Wydarzenie to rozniosło się szerokim echem po całej Europie. Luther miał nadzieję rozpocząć dyskusję, a nie rozpętywać burzę. Został ekskomunikowany i uznany przez papieża za heretyka. Stał się przestępcą.
W obawie przed najgorszym zwolennicy Lutra porwali go pewnej nocy i umieścili na zamku w Wartburg. Mieszkał tam prawie rok. Ukrywał się przed papistami, którzy przeczesywali w jego poszukiwaniu cały kraj. Większość swego pobytu w domu rządcy majątku Luther spędził na pisaniu. Zapuścił włosy, brodę, przyjął imię Junker York. Był więźniem nudy. Mieszkał w spartańskich warunkach, spożywał proste posiłki i nie korzystał z uciech życia. Podczas długich, mroźnych zim służący palili ogromne ogniska i uszczelniali okna zwierzęcymi skórami. Luther miał mnóstwo czasu na rozmyślania.